O, o. Aha. No to już po koktajlu chyba. Chyba, że samo kakao i miód. Koktajl zrobiony. Naczynie umyte. Skarbunio. Zobacz, co ci twój skarbunio przyniósł. O, dziękuję bardzo. Zimny koktajl czekoladowy. Bo nie było nic innego, bo zeżarłeś banana. E? Nie mówię, że... Zadowolona z siebie jesteś? Bardzo dobry koktajl zrobiłeś, Paweł. O, widzisz. Chociaż tyle. No. No dobra. Ja to mam chęć jechać, jakby co. A ja średnio właśnie. Co ci będę ściemniać? Rozumiem. Zbieram się zaraz. A, Matylda mi wysłała jakąś wiadomość zaraz. Trzeba jej telefon doładować w ogóle. Bo? No bo nie może dzwonić. Czekaj, gdzie to przyjdzie. Przecież ona go nie używała w ogóle ostatnio. Zegarku ma przecież. No ale to co ma doładować? Telefon czy? No przecież w zegarku ma kartę SIM. No. No to jak ma dzwonić, jak nie ma doładowania na karcie? A tak, doładować, dobra. Rozumiem, rozumiem. Zaćmienie. Chyba mgła covidowa. Nadal mgła covidowa. No kurde, gdzie te wiadomości, co ona tam wysyłała? Coś wysłała i nie wiem, co ja z tym zrobię. Głupia jest ta aplikacja, chciałam. Chciałam tylko podmienić, nadmienić. Nadmienienie proszę, bo Hania dzisiaj idzie na opiekę po szkole. O, już idzie na opiekę po szkole, to ja na pewno. A czemu ma nie iść, Basiula? Niech się, no ale nie po szkole to ma wrócić, zostawić plecak, nie tak. A czemu nie może iść z plecakiem? No wiesz, co za problem? Plecak? To ja odbiorę jej ten plecak. Podjadę tam rowerem, wezmę ten plecak i już. Słucham? Nagrywamy czy z mikrofonami, bo ja już nie. Nie, no teraz to bez mikrofonów nagrywamy, bo bez mikrofonów nagrywamy. Dobra, może oddzwonię zaraz. No co tego? Teraz pranie mi się zrobi kolejne, to pójdę dopiero. Okej. Okay. Dobrze. Wezmę ich dzisiaj na tą wycieczkę. No już tak się proszą i tak dalej, wiesz. No czekaj, bo się może okazać, że ona się teraz naumawiała i... I później po prostu pójdziemy wszyscy jakoś, no. Rowerową wycieczkę. No przecież wiem. Dobra, kuńczę. No.